wielu, 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 wielu pytaniach na temat tego, jaką matę do jogi polecamy, w końcu przechodzimy z naszym testem mat do jogi. Mamy tych mat mnóstwo i przeanalizowaliśmy je naprawdę dogłębnie. Natomiast od razu na początku powiem, że będziemy je oceniać głównie pod kategorią przyczepności, bo uważam, że to daje tak naprawdę największy komfort w praktyce. I druga kategoria to będzie kategoria, którą nazwaliśmy komfort. Przede wszystkim badaliśmy tam to, jak wygodnie się ćwiczy na macie pod takim względem, czy nie bolą kolana, czy ona się nie wbija, czy nie jest za wąska. Ale też jaka jest w dotyku, czy w ogóle jest miła w obyciu. I czy nie śmierdzi na przykład. Więc to będziemy sprawdzać. Tych mat jest sporo. Przede wszystkim mamy maty z dwóch takich największych polskich marek. Mamy również maty popularne za granicą. To są takie maty, z których my na co dzień bardzo często korzystamy. Ale też mamy takie tańsze maty. To są w dużej mierze maty z Decathlonu, ponieważ chcemy sprawdzić maty z każdej półki cenowej, z różnych materiałów, żeby po prostu dowiedzieć się, czy być może jest taka mata, która nie kosztuje bardzo dużo, a daje nam całkiem niezłe właściwości. Pewnie jak już oglądasz ten filmik, to już trochę tych mat szukałeś, znalazłeś wiele informacji na różne tematy i pewnie masz mętlik w głowie, ale to co na pewno zauważyłeś to, że właśnie ceny mat do jogi są zróżnicowane i zazwyczaj wysokie. Natomiast znaleźliśmy takie maty, które mają fajną cenę w stosunku do jakości. Za chwilę będziemy właśnie je omawiać, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Przy czym od razu też, żeby nie było, nie ma czegoś takiego jak dobra, tania mata. Bo znaczy zależy co kto mówi. No zależy dla kogo co jest tanie, nie? No to, tak, to już się wszystkiego dowiecie z filmu. Dokładnie. Myślę, że tak przeanalizowaliśmy tematy, że będziecie po oglądaniu tego filmu w końcu mieli takie poczucie, że kumacie o co z tymi matami chodzi i będziecie mogli dostosować wybór pod siebie. Jest ten test będzie też fajny z tego względu, że ja mam całkiem inne preferencje niż Kamil. Znaczy całkiem inne. No one się po prostu różnią. Na przykład moje dłonie i stopy w ogóle się nie pocą w trakcie praktyki, a Kamila się pocą, zarówno dłonie, jak i stopy, czasami nawet bardzo, więc to też ma wpływ na to, jaką matę wybrać, więc pod tym kątem też możecie patrzeć, bo będę oceniać je ja i będzie oceniał je również Kamil w tych dwóch kategoriach w skali od 1 do 10. Oczywiście też podamy Wam nazwę każdej maty i jej cenę. Dokładnie. I w opisie, nie wiem, linki pewnie też wstawimy, nie? Tak, w opisie będą linki i nazwy. Jeżeli chodzi o to, jak pogrupowaliśmy te maty, to podzieliliśmy je na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są maty z materiałów sztucznych i to jest jakby też istotne przy wyborze maty. Bardzo duża liczba osób kieruje się właśnie tym, czy mata jest ekologiczna, czy nie. I tutaj to jest istotne, z tego względu, że większość mat z materiałów sztucznych no, nie są ekologiczne. Natomiast są takie maty, które mimo, że są z materiałów sztucznych, są ekologiczne. Bo służą po prostu bardzo całe życie, więc mamy taką matę na całe życie. Nie wyrzucamy jej do śmieci, ona się nie rozkłada przez 500 lat, bo mamy do grobu, można sobie do sarkofagu swojego po prostu ze sobą ją włożyć. Więc to jest jeden z takich wyznaczników. Natomiast my nie będziemy tego oceniać, bo to już sobie każdy sam decyduje. Tak, natomiast właśnie to jest ta pierwsza kategoria, maty ze sztucznych składników. Druga kategoria to będą maty, które są pokryte mikrofibrą. To jest, myślę, taka jedna z najbardziej popularnych kategorii mat. To są te maty zazwyczaj, które są takie śliczne, kolorowe, mają mnóstwo wzorów. Tak, najczęściej potem możecie poznać maty z mikrofibry. I ostatnia kategoria to będą maty kauczukowe, ale pokryte poliuretanem. No i zaczniemy sobie od tych z materiałów sztucznych i od maty najtańszej. I to będzie mata z Decathlonu, po prostu basicowa. Jej cena to jest 40 zł. Jeżeli chodzi o tą matę, to jest mata, która może być naszym punktem wyjścia w ocenie od 1 do 10, bo będziemy oceniać komfort i przyczepność od 1 do 10. I tutaj oceniłem ja tą matę zarówno w przyczepności, jak i w komforcie na 1. I Bicia oceniła przyczepność na 2. Tak, ja oceniłam przyczepność na 2 i komfort na 1. Na 2 z tego względu, że no aż tak bardzo się nie ślizgałam. Nie było tragedii, bo będą też maty, które dostały ode mnie w tej kategorii 1. Także ta jest na 2. Natomiast bez sensu. To jest zakup. No, to jest 40 zł wywalone w błoto. No to jest po prostu warte tyle, ile kosztuje. Chociaż nawet nie. Nie, moim zdaniem właśnie nie, bo za 4 dychy możesz zjeść zajebistą pizzę, a ta mata się po prostu niczego natomiast nie na co trzeba uważać? Czasem możemy sobie kupić tą matę, bo stwierdzimy, że chcę spróbować, to kupię sobie najtańszą, żeby po prostu jakąś mieć, albo możemy komuś na prezent kupić.
To jest bardzo dobry sposób, żeby się zniechęcić. Tak. Z tego względu, że na tej macie można sobie autentycznie wybić zęby, kiedy jak zaczniemy robić psa z głową w dół. I na przykład jest bardzo niekomfortowa dla kolan, zwija się, jest mała. Tak, jak chcecie spróbować jogi, już lepiej spróbować na dywanie albo po prostu na podłodze i w jakichś pozycjach, które będą was bolały kolana, podłożyć sobie koc niż kupować taką matę. Moje zdanie. Dobra, dokładnie. Lecimy od razu do drugiej maty i tutaj będzie pozytywne zaskoczenie. Też będzie to mata z Decathlonu. Ona kosztuje 80 zł. Ta mata nazywa się Light Yoga i ma 5 mm grubości. I składa się z pianki w 100%. Tak, tak samo jak poprzednia z pianki. Natomiast też od razu zaznaczymy, że pianka piance nierówna. Materiał sztuczny nierówny innemu materiałowi sztucznemu. I tak samo jest z mikrofibrą i tak samo jest z kauczukiem. Możecie mieć napisane przy dwóch różnych matach kauczuk, ale feeling i użytkowanie tej maty będzie całkowicie inne, nawet przy tej samej grubości. Także dokładnie. To jest naprawdę dla mnie mega zajebiste zaskoczenie pod tym względem, że za 80 zł mamy bardzo dobrą przyczepność, a dla mnie przyczepność jest całkowicie najważniejsza. Oceniłem tutaj przyczepność aż na 7 i komfort na 6, czyli też całkiem nieźle wygodnie, no, wygodnie w kolana. Ja mam bardzo czułe kolana, więc zwracam bardzo na to uwagę. Naprawdę dobra mata, jak za tą cenę, przy czym oczywiście czuć, że jest... Tak, no jakby jej jest wygląd, jej zapach, to jak się ją dotyka, no czuć, że to nie jest coś takiego dobrej jakości, mega porządnego, ale jak na pierwszą matę, spokojnie na rok, dwa lata. Zdecydowanie. Super. Lecimy dalej. Następna mata to również będzie mata z Decathlonu. Natomiast tutaj krótko, mata, która nazywa się Comfort i ma ile? 8? 8 tak, mm grubości, bo niby ma być komfortowa, ale totalnie się to nie zgadza. Tak. Śliska i ta pianka, kiedy na nią wchodzimy, zaczyna się zgniatać i ostatecznie po kilku sekundach w pozycji mamy kontakt praktycznie z podłogą, więc mata kosztuje 130 zł, całkowicie bym jej nie polecał. Przyczepność oceniłem na 3, komfort na 3. Nie jest to za taką cenę. Nie przyczepność na 4, więc niewiele wyżej, także nawet jak nie pocą wam się ręce, ta mata jest do dupy. No i brzydka. No to jest kwestia indywidualna. A właśnie, jeżeli chodzi właśnie o wygląd i w ogóle o design i taki ogólny feeling związany z matą, to będzie nasza indywidualna ocena. Tutaj każdy ma inny gust i musi spojrzeć na to całkowicie. Natomiast jeszcze właśnie przy tamtej macie, bo ona kosztuje 130 zł, poprzednia kosztowała 80 zł i oceniliśmy komfort jej użytkowania na 6 oboje, a tutaj ta mata jest droższa, no 50 zł, a oceniliśmy o połowę mniej ten komfort użytkowania, bo na 3. Właśnie ten materiał jest nieprzyjemny, tak jak Kamil właśnie po chwili wgniata, no także może kogoś przyciągnie to, że ona jest faktycznie taka gruba, ale wystarczy nawet ją po prostu dotknąć i palcami zmiażdżyć i od razu ona się zrobi po prostu taka. Więc dobry przykład na to, na co uważać, kiedy chcemy kupić tak, matę. Tutaj właśnie widać po tej macie, że macie niby 8 mm, tam mieliście 5, ale to jest całkowicie bez znaczenia w tym wypadku. Lecimy teraz do tej królowej, tak, ale ciężka. To jest królowa mat, moim zdaniem. Manduka Pro, czyli legendarna mata, która kosztuje 517 zł, około 520 zł, ma 6 mm grubości i to jest właśnie mata, na którą Manduka daje dożywotnią gwarancję. Nawet tam jest chyba coś takiego, że jeżeli ona się w jakiś sposób uszkodzi, to już można się zgłosić, że oni to wymienią. Tak. Natomiast my tą matę mamy ile? 3-4 lata? Nie wiem, bardzo, bardzo długo ona, ja na niej spędziłam naprawdę, nie wiem, czy mogą być setki godzin. Chyba setki godzin praktyki, nie tylko jogi, ale też innych ćwiczeń i nigdy się nie zajmowało. W domu, w butach, na podwórku, na trawie, miało kontakt z psią kupą. Jest naprawdę nie do zajechania. Świetna mata, ja również taką matę mam w innym kolorze i tutaj na pewno to, na co trzeba zwrócić uwagę, to, że tą matę najpierw trzeba w odpowiedni sposób przygotować. Tam się zasala i tak dalej. I wciera tą sól, no. Inna sprawa też jest taka, że wedle instrukcji im dłużej na niej praktykujemy, tym większa jest przyczepność tej maty. Natomiast tutaj od początku Vici mata była bardziej przyczepna niż moja. Jeżeli chodzi o ocenę tej maty, ja w przyczepności dałem 7 punktów. Z tego względu, że ja na tej macie bardzo często się ślizgam. Szczególnie kiedy spocą mi się stopy, to ja po niej bardzo się ślizgam. Więc szczególnie na tej mojej, na tej Vici mniej, ale na tej mojej i szczególnie od nowości, zanim ona się jeszcze nie wyrobiła, to naprawdę bardzo, bardzo się na niej ślizgam. Byłem zawiedziony. Mówię, 500 ponad ja się ślizgam na macie.
to po prostu nie do zaakceptowania. No, natomiast jeżeli nie pocą wam się ręce i nie pocą wam się stopy, albo bardzo malutko wam się pocą, to wydaje mi się, że na tej macie się nie będziecie ściskać. Zresztą wiem, jak sobie próbowali nasi kursanci, czy osoby, które chodziły do nas na zajęcia, próbowały sobie zarówno na mojej macie, czy później na Kamila nowej macie. I osoby, które właśnie nie pociły się ręce, nie pociły się stopy, bardzo dobrze się na mojej macie czuły. I ta mata wygrywa chyba pod względem komfortu. No nie, zdecydowanie, to jest najlepsza mata, 10 na 10, oboje oceniliśmy pod względem komfortu. Ma 6 mm grubości, ale nie jest taka masysta i taka masiasta i piękowa jak ta z Decathlonu. Jest mega komfortowa dla kolan, super tak. Się na niej ćwiczy, jest duża, to jest 6 szeroka. Które się w ogóle nie spłaszcza, ani trochę się nie odkształca te 6 mm. To jest mega, mega gęsta pianka i daje naprawdę super komfort praktykowania. Więc pod tym względem na pewno zdecydowanie. Bardzo bym polecam ją osobom, które chcą mieć matę na całe życie. I no i nie, przede wszystkim mają problemy właśnie z ślizganiem się na macie, z potliwością dłoni. Szczególnie dla minimalistów, którzy lubią praktyczne rzeczy, którzy lubią mieć jedną rzecz właśnie solidną, która spełnia wiele różnych wymogów. Dokładnie. Ona się nada i do praktyki dynamicznej, i do praktyki bardziej takiej delikatnej, bardziej restauratywnej. Super. Tak. No jeżeli chodzi o wzory, no to nie ma praktycznych wzorów. Jest kolor bardzo przyjemna, fajna faktura. Jest dużo różnych kolorów. I w ogóle jest jeszcze wersja, która jest jeszcze większa. Dla osób na przykład wysokich bardzo, albo takich, które chcą się rozłożyć całkowicie. I jest jeszcze większa wersja od tej. Ona jest oczywiście droższa, ale jeżeli chcecie już mieć taki naprawdę full wypas, no to możecie to spróbować. I następna, również z Manduki, ale tym razem wersja, która nazywa się Welcome, czyli dla osób początkujących. To są maty, które my mieliśmy w swojej szkole jogi, kiedy jeszcze prowadziliśmy stacjonarne zajęcia dla naszych kursantów i dla uczestników zajęć. Cena tej maty to jest około 220 zł. Ma 5 mm i jest z materiału TPE, czyli taki trochę inny rodzaj pianki. I powiem szczerze, że te maty są naprawdę jak za tą cenę fenomenalne. Tyle osób, ile przepraktykowało na tych matach, są tak, ona już jakby odpowiednio... na tym etapie może nie wygląda, ale właśnie tak jak Kamil mówi, na tych matach ćwiczyło setki osób różnych, o naprawdę różnych ciałach i różnych predyspozycjach. I oczywiście zdarzały się osoby, które się na tej macie ślizgały, ale to była mniejszość. Naprawdę, tak. To była jedna osoba na 50. Były też osoby, dla których te maty były za małe, bo mieliśmy i takich chłopów ponad 2-metrowych. No, więc jest to mata na pewno nie idealna, ale bardzo dobra. Ja oceniłem przyczepność na 7 i komfort na 8. Więc naprawdę... Ja tak samo, taka sama ocena. Bardzo taka dobra bardzo mata. Uniwersalna mata. Dokładnie. Jak praktykujecie sobie jogę bardziej rekreacyjnie, a nie, że jest to jakaś wasza główna aktywność, chcecie mieć coś porządnego, ale nie chcecie na to wydawać mnóstwa kasy, 200, myślę, że naprawdę posłuży wam na wiele, wiele lat. Dobra, maty z mikrofibry. Tak, na tym kończą się z materiału sztucznego maty. Oczywiście warto też powiedzieć to, że my przecież nie przetestujemy wszystkich mat świata. Tych mat jest naprawdę mnóstwo, ale myślę, że można wyciągnąć takie jakby punkty spójne i takie charakterystyczne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, na które warto uważać, kiedy będziecie matę kupować. I tutaj uważam, że wiele z tych punktów, jak nie wszystkie, zawarliśmy w tych matach ze sztucznego materiału. I teraz przechodząc do mat z właśnie mikrofibrą, może najpierw powiedzmy, co generalnie, czym te maty się charakteryzują. No to już powiedzieliśmy trochę, że to są zazwyczaj te maty, które mają piękne wzory. Mikrofibra daje tą możliwość, że tam można nadrukować bardzo dużo różnych fajnych rzeczy. Bardzo zróżnicowane kolory i to są maty, które są wybierane najczęściej przez kobiety. I ja raczej nie skłamię, ale wiadomo, że może zapomniałam, nikt nigdy nie przyszedł do nas na zajęcia z matą z mikrofibry. Nie wiem, czy to jest kwestia po prostu tego, że one zazwyczaj dość sporo kosztują, jak za to jakie efekty dają. Zaraz sobie to omówimy na konkretnych przykładach. Tak, ja od razu, jak zawsze szczerze, od razu powiem, nie jestem fanem tych mat. Chyba że komuś zależy na właśnie wyglądzie i to jest dla niego najważniejsze, to proszę bardzo, ale dla mnie pod względem komfortu i pod względem przede wszystkim przyczepności
Nie jest to mata zdecydowanie dla mnie. Nawet raz była taka sytuacja, że jedna z uczestniczek naszego kursu właśnie pytała, jaką matę możemy powiedzieć i tak dalej. Mówiłem, że to, co mówię zawsze, co to się dowiecie na końcu, bo na koniec zostawiliśmy najlepsze. No i mówiłem, że raczej odradzam te z mikrofibry, jeżeli ktoś ma tendencję do tego, żeby się ślizgać na matach. No i ostatecznie chyba to było tak, że dostała na prezent matę z mikrofibry właśnie. Przyszła raz. Pojawiła się z tą matą na zajęciach. A czy jednak ktoś tak, był? Raz. A może mnie nie było wtedy? Ty wtedy miałeś chyba nogę złamaną. No to tak. Dlatego nie. No i więc już nie przyszła z tą matą. Powiedziała, że no ładna, ale... No do zdjęcia na Insta super. W opisie tych mat jest napisane, że są dobre do praktyki intensywnej i że one tak jakby potrzebują tego, żeby się rozkręcić. Innymi słowy, wraz z wilgotnością ta przyczepność powinna się zwiększać. Natomiast ja od razu wam powiem, że ja jestem osobą, która się w ogóle nie ślizga. Spotkaliśmy się z tymi z opiniami, że właśnie te maty na przykład przed praktyką warto skropić wodą. I ja właśnie tak jak powiedziałam, mi się nie ślizgają stopy, nie ślizgają ręce. Spróbowałam tego sposobu, ślizgałam się tak samo. Tak, nie pocą mi się w ogóle ręce i stopy. I spróbowałam tego sposobu, spryskałam sobie matę, spryskałam sobie dłonie i stopy i wrażenia były okropne. Po prostu to stało się nieprzyjemne. Jakby nie widzę sensu, żeby ćwiczyć, żeby było tyle zachodu dookoła praktykowania na macie. Jakby oczekuję od maty tego, że mam ochotę sobie poćwiczyć, rozkładam ją i ćwiczę. Dokładnie. I ona jest przyjemna, ta praktyka od początku do końca. Nie muszę się rozgrzewać, chcę wejść, po prostu zrobić psa z głową w dół i mogę go zrobić. Więc to z naszej perspektywy. Tak, oczywiście są osoby, które lubią te maty. To nie jest tak, że te maty nie są, że są dla nikogo. To po prostu jest nasza... To jest nasz test. Tak, nasz test, nasza opinia i mówimy po prostu jak jest. Tak, nie? Też bo na przykład moja mama sobie kupiła maty z mikrofibry właśnie ze względu na to, że była ładna, też ja jej w sumie trochę doradziłam, bo nie miałam jeszcze wcześniej kontaktu z tymi matami i ona po prostu strasznie się ślizga, mimo tego, że ma tą matę też już kilka lat, też trochę na niej ćwiczyła, nie tylko joga, ale też jakieś tam rozciąganie czy inny fitness i cały czas się ślizga, więc ta mata się na przykład nie wyrobiła, więc nie wiem, dajcie znać, czy używaliście mat z mikrofibry, czy u was się to sprawdziło, może są jakieś sposoby na to, jak sobie z taką matą poradzić. Może ktoś, kto ma matę z mikrofibry, będzie mógł skorzystać. Natomiast też warto powiedzieć, że mata macie znowu nierówna, również jeżeli chodzi o tą mikrofibrę. I teraz do tego przejdziemy. Tak, przejdziemy do tego. Myślę, że zaczniemy sobie od maty z Join Me, maty Flow. No i to jest po prostu mata z mikrofibrą i oczywiście mamy właśnie wzorek, który może się podobać bądź nie. Osobiście nie jest to kompletnie w moim stylu, ja lubię maty minimalistyczne. No i co, na tej macie po prostu nie ma zbyt dobrej przyczepności. Co się stało? Ja przyjechałam po skórze. Patrz, zdarłam sobie skórę z łokcia. Ja osobiście bardzo mi się pocą stopy, bardzo mi się pocą dłonie w trakcie praktyki, więc jakąś tą przyczepność łapię. Oceniłem ją na 7, więc nawet powiedziałbym, że i tak nie tak najgorzej. Natomiast nie jest to też do końca to, czego bym oczekiwał, tym bardziej, że mata kosztuje 320 zł. I od razu przejdę też do tego, że ma 3 mm grubości i dla mnie to jest niski komfort użytkowania. Oceniłem go na 5, bo nie jest... W porównaniu też do innych. Tak, w porównaniu też do innych, ale jednak to jest za mało. Mam bardzo wrażliwe kolana i czułem po prostu praktycznie jakbym kolano miało kontakt z podłożem. Dobra, to teraz ja powiem coś od siebie. Ja oceniłam przyczepność tej maty na 1. No to już z tych względów, o których wam powiedziałam wcześniej, zarówno z mokrymi rękami, jak i z suchymi, ja po prostu jeżdżę po tym jak po lodzie. Zresztą nie wiem, czy wstawimy urywki, w których po prostu straciłam trochę skóry na łokciu i trochę skóry na kolanie, bo się na tych matach po prostu rozjechałam i zdążyłam zareagować odpowiednio, żeby się zasekurować. Więc dla takich, jeżeli macie taką tendencję jak ja, do tego, że dłonie się nie pocą, stopy się nie pocą, że ta skóra jest no taka gładka, nie wiem jak to określić, to te maty mogą być nawet niebezpieczne i nie żartuję sobie tutaj, no macie tego dowody. Dodatkowy aspekt, który warto poruszyć przy matach z mikrofibry, to to, że one mają podłoże z kauczuku i moim zdaniem to śmierdzi, po prostu. Spotkałam się już z takimi głosami wcześniej, ludzie mówili, że właśnie nie korzystają z tych mat, bo śmierdzą.
Natomiast nie wiem, czy można jakoś, może olejkami zapachowymi, czy coś pokłaść? Nie, właśnie teoretycznie na maty kauczukowe nie powinno się żadnych aplikować rzeczy. Generalnie wszystkie maty od teraz do końca to będą maty, które są właśnie kauczukowe. I ten kauczuk to jest naturalny materiał, on ma taki specyficzny zapach. Jedne mają intensywniejszy zapach, inne mniej. Moim zdaniem to z mikrofiber najmocniej właśnie czuć. Spotkałem się z taką opinią, że mata po prostu tak komuś śmierdziała, że nie dał rady w ogóle na niej praktykować. Mi to kompletnie nie przeszkadza, więc to no, też jest coś... No mi strasznie przeszkadza, to znowu właśnie. Macie dwie całkiem różne osoby. Jeżeli jesteście takimi osobami jak Kamil, że nie jest to dla was znaczące, to śmiało kupujcie. Natomiast jeżeli jesteście wrażliwi na zapachy i zapachy was przyprawiają o ból głowy, ja tak mam, że jak mam zapach, który mi się nie podoba, to po prostu dosłownie się denerwuję i czuję, że mój układ nerwowy płacze, to zdecydowanie, jeżeli jesteście osobami właśnie wrażliwymi na to, wysoko wrażliwymi, tematy odpadną. I tutaj jako dodatek również mata z Join Me Flow Long, czyli ta sama mata, tylko po prostu w wersji dłuższej. Wszystko to samo. Na pewno po prostu trochę większy komfort dla osób, które chcą tą dodatkową długość mieć, dla wyższych osób. Ja zawsze uważam, że fajnie mieć tą matę większą, jeżeli mamy oczywiście na to przestrzeń, więc jeżeli ktoś taką potrzebuje... Także tutaj były oceny takie same, to może daj tam na mokłość, to nie mam miejsca. Tak. Takie same oceny, wszystko to samo jak te poprzednie. I natomiast teraz przejdziemy sobie do również maty z Join Me, ale maty, która... Nie, czekaj, pomyliłeś, Kamil. Tamta jest coated, a ta jest long. Aha, rzeczywiście. Okay. Mała popraweczka, to jest mata long. A ta mata, którą miałem tutaj przed chwilą, to również jest mata z Join Me, ale wersja coated, flow coated, czyli... I tak, oni piszą, że ona jest pokryta materiałem na bazie roślin, nietoksycznym materiałem na bazie roślin, cokolwiek to znaczy. Dokładnie. Jest to mata, która jest też właśnie ma tą mikrofibrę tutaj, natomiast dzięki tej dodatkowej warstwie mniej się na niej powinniśmy ślizgać. Jest to rzeczywiście fakt, ja na niej się ślizgałem mniej. Na ile oceniłem tutaj to? Na 8. Na 8. Ja na 6, więc jest progres. No tamto oceniłam na 1, tutaj jest 6. Więc zdecydowanie, tym bardziej, że cena jest z tego co widzę taka sama. Tak. A jeżeli chodzi o resztę właściwości, o ten komfort, niestety pozostaje niski komfort, bo po prostu ma 3 mm. Znaczy, wiesz co, my oceniliśmy trochę wyżej ten komfort tej maty. Tak, tak, bo jest dzięki tej dodatkowej warstwie też jest trochę inny feeling dotyku tej mikrofibry. Tak. Mi osobiście ta zwykła mikrofibra nie do końca tak leży, tak, no a tu jest tak trochę lepiej. Ze względu na te rzeczy, które wymieniam, oceniłam komfort tych poprzednich na 3, natomiast tutaj dałam 5, więc jest trochę wyższy, jest przyjemny. Mniejsza w dotyku, przez to, że moim zdaniem jest przyjemniejsza w dotyku. No dlatego właśnie ta ocena jest wyższa. Dokładnie. I teraz przejdziemy sobie do maty z innej firmy. I to jest, ona będzie wyżej troszkę. Tak. I to jest mata z Moon Holy, wersja, a właściwie... Venus. Tak. Model Venus. Mata, która również jest z mikrofibry. I również wydaje się, że ma właśnie tą dodatkową powłokę, która powoduje, że się na niej powinniśmy mniej ślizgać, bo rzeczywiście tak jest. Naprawdę... Oni w ogóle piszą, że to jest mata z mikrofibry premium z materiałów z recyklingu, więc nie wiem, może to jest jakiś inny rodzaj mikrofibry troszeczkę. Mm-hmm. Natomiast cenę mamy tutaj troszkę wyższą, ponieważ jest to 350 zł, wciąż przy, z tego co widzę, 3 mm grubości. Naprawdę zaskoczyła mnie tutaj w tej macie przyczepność. Oceniłem ją na 8, bo no nie spodziewałem się tego, że ta przyczepność tak dobra. No w ogóle ja byłam w szoku, bo właśnie przeszliśmy do testowania tych mat z mikrofibry i ja po prostu już wcześniej wiedziałam, że ja na nich jeżdżę jak na lodzie i właśnie zrobiłam na niej psa z głową w dół i tak wow, ja się nie ruszam, ona była naprawdę dobra. Ja oceniłam przyczepność tej maty na 7. Poza tym ona jest też, no ślicznie wygląda. Moim zdaniem jasne maty, jest mało jasnych mat, one są niepraktyczne ogólnie, ale wygląda ładnie. Tak, naprawdę ładnie wygląda i to jest jeszcze jedna rzecz, o której do tej pory nie powiedzieliśmy. To jest to, jak te maty się brudzą. I tutaj tak naprawdę ciężko wsadzić te maty. Nie chcemy, żeby to był mega długi film, więc nie mówimy przy każdej macie, czy ona się łatwo brudzi, czy się nie brudzi. Oczywiście jasne maty zawsze będą brudziły się łatwiej,
Ta mata, z tego co zauważyłem, bardzo łatwo się brudzi. Natomiast wiem, że mikrofibrę można w bardzo łatwy sposób wyprać. Moja mama po prostu swoją matę wsadza do wanny i czyści ją z jakimiś delikatnymi detergentami i wszystko fajnie Ale schodzi. Na pewno trzeba w instrukcji maty przeczytać, bo różni producenci mają różne instrukcje odnośnie czyszczenia, więc niekoniecznie sugerujcie się tym, co twoja mama robi. No tak, no to dobra. Moim zdaniem tutaj pod tym względem wygrywają materiały sztuczne, bo one są zazwyczaj najbardziej odporne na czyszczenie. Jasne, matę z Manduki Pro można szorować, nic jej się nie dzieje. Więc naprawdę bardzo dobra mata, ładnie wygląda, ma również są inne wzory. Tak, tutaj jeżeli komuś się podobają, to właśnie przyczepność oceniliśmy tej maty, ja na 7 kamień na 8, a komfort oboje daliśmy w piąteczkę. Tak, no bo w ciągle troszkę tak, i trochę za cienka, niezbyt komfortowa dla wrażliwych kolan. Widać, jak przykropujesz, to widać, że jest naelektryzowana. Że mi włosy stoją. No i to są wszystkie te tematy z mikrofibry, więc jak widzicie, też nie oszukujmy się, nie ma tak, że to jest jakaś tragedia, natomiast cena ich jest wysoka. Jeżeli tak, zależy komuś na wyglądzie, proszę bardzo, tak, natomiast są lepsze rozwiązania. Jeżeli bierzecie pod uwagę stosunek ceny do jakości, no to tutaj moim zdaniem maty z mikrofibry będą na ostatnim miejscu. Niestety, to jest moja opinia, ale właśnie analizuję ten stosunek ceny do jakości. I przechodzimy teraz do trzeciej kategorii i będą to maty z kauczuku i z powłoką właśnie z poliuretanu. To nie jest łatwe słowo. Z poliuretanu. Natomiast, poliuretan. No, tak, natomiast ta warstwa wierzchnia znowu z tego właśnie poliuretanu, z tego co zauważyliśmy, znowu w tych matach jest różna. I to ma bardzo duże znaczenie. Przy poszczególnych matach będziemy mówić, o co chodzi. Ale w skrócie chodzi o to, że jedne są takie bardziej gumowe, bardziej ciągną, są bardziej nieprzyjemne, a inne są gładsze, bardziej przyjemne. Jedna moja zdecydowana faworytka ma w ogóle taki bardzo miły, skórzany dotyk. No to jest moja ukochana. Oni nawet określają przy tej macie, no to może w ogóle przejdziemy do tej maty, bo mówimy teraz o macie, jak Kamila macie, takiej jego, macie z Alo, macie Chakra Warrior. I właśnie oni piszą, że to jest ten poliuretan jakiś leather, tak, czyli taki jakby skórkowy. Mm-hmm. I faktycznie to jest takie trochę wrażenie, jakby to była taka skórka. Ona jest najgładsza z tych wszystkich mat, natomiast to jest też najdroższa mata w całym naszym zestawieniu. Ona kosztuje aż 665 zł, więc zdecydowanie jest to dużo. Natomiast powiem tak, jak dostałem tą matę od Vici i pierwszy raz zrobiłem na niej psa z głową w dół, to byłem po prostu w ciężkim szoku. To były kompletnie nowe doznania odnośnie tego, jak można praktykować jogę. Przyczepność na macie kauczukowej i to jeszcze dobrej macie kauczukowej z tą powłoką, to jest naprawdę dla mnie kompletnie inne doznania. Niesamowita przyczepność, niesamowite doznania. Plus dodatkowo przy tej macie mamy 5 mm grubości, co powoduje, że komfort jest bardzo dobry. Naprawdę jest blisko tego, co mamy w Manduka Pro. Nie jest aż tak dobrze jak w Manduce Pro, ale jest naprawdę bardzo dobrze. Ja tutaj tą matę pod względem przyczepności oceniam na 10. Ja na 9. Pod względem komfortu oceniam na 9. Też na 9. Jeżeli chodzi o to, dlaczego ty oceniłaś to na 9, tą przyczepność, to dlatego, że właśnie to jest ta mata i teraz zobaczcie, co się dzieje, jak ja przejeżdżam dłonią po tej macie. Jest gładki dźwięk. Mm. Nie powiedzielibyście, że to jest kompletnie guma. Często spotkałem się z takimi opiniami, że mata nie może być zbyt przyczepna i to jest prawda. Z tego względu, że raz, że ona może być wtedy nieprzyjemna w dotyku, dwa, że może ciągnąć skórę, może ciągnąć włosy, trzy, przy niektórych przejściach pomiędzy pozycjami może nam to blokować ruchy. I tutaj jest moim zdaniem idealny złoty środek, jeżeli chodzi o tą przyczepność. Tak, jeżeli chodzi o tematy z poliuretanu, no to ta zdecydowanie wygrywa pod względem właśnie tego komfortu, bo nie ma tego takiego uczucia ciągnięcia, o którym Kamil mówi. Natomiast nadal dla mnie ta Manduka Pro wcześniejsza jest najlepszą kombinacją. I ma też tą niższą cenę. Natomiast jeżeli właśnie jesteście team osoby spocone stopy, spocone dłonie, możecie się na tamtej macie ślizgać, a na tej macie się nie będziecie ślizgać, bo właśnie Kamil ocenił na 10, bo jeżeli wystąpi troszeczkę wilgoci, to tarcie wiadomo się zwiększa i po prostu możecie się tak mega mocno wcisnąć w każdą pozycję, odepchnąć, stoicie stabilnie i ogólnie to charakteryzuje wszystkie maty z poliuretanu, że one w nich naprawdę mega mocno zakorzeniasz w tej macie. Jest taki przyklejony i właśnie może być to nawet aż za bardzo. I zaraz przejdziemy właśnie do mat, w których
było aż za bardzo. Tak, może właśnie weźmy tą z Decathlonu. Tak, ona jest tutaj, nie? To jest ta? Tak, tak, to jest mata z Decathlonu. Ona cenowo, jest bardzo duża różnica w tych matach, bo ta mata kosztuje 250 zł. Też mamy ten poliuretan na górze. Ona kosztuje 150, 180. A przepraszam, tak, źle popatrzyłam. 180 zł za matę kauczukową. Naprawdę byłem mega zaskoczony. Mm. Natomiast zwróćcie teraz uwagę, co się będzie działo. Co było przy tamtej? Tam było. A tutaj co mamy? I to, powiem tak. 3 mm grubości, czyli dość mało, natomiast przyczepność na dychę. Bardzo dobra przyczepność. Tak, ja też dałam przyczepność na dychę, natomiast moim zdaniem to nie jest plus akurat. Jest, przyczepność jest gigantyczna, ale tutaj ta mata przez to szarpie skórę. Ciągnie włosy. Nie, może nie ma tego dźwięku, ale widać nawet po rękach, że po prostu ta skóra się robi taka naciągnięta. Właśnie jak macie włosy, szczególnie faceci, znaczy no nie tylko, ale jak macie włosy na nogach, to ona może nawet przy przejściach wam te włosy powyrywać autentycznie. Tak, tak jest mocna. Ale jak za tą cenę, jak za 180 zł, naprawdę dobre rozwiązanie. Natomiast wciąż ja uważam, że chciałbym mieć, no albo trzeba mieć ciągle przy sobie jakiś kod, żeby podkładać pod kolano, co dla mnie nie jest rozwiązaniem. Albo na przykład matę położyć na dywanie. Tak, albo matę na dywanie. Ale to już trochę się mija z celem, nie? No trzeba szukać jakby takich półśrodków, a dla mnie mata kiedyś, ma być wystarczająca. Kiedyś, nie wiem jak jest teraz, w Decathlonie, może uda nam się dojść do tej informacji, napiszemy w komentarzu, w opisie. Kiedyś była taka opcja w Decathlonie, że można sobie wypożyczyć matę, sprawdzić w domu, poćwiczyć na chwilę, a później oddać i ewentualnie kupić ją nową, albo wymienić na po prostu jakąś inną, albo po prostu całkowicie oddać, więc jeżeli jesteście ciekawi tych opcji z Decathlonu, no to... Tak. To śmiało, jeżeli to działa. Jeżeli chodzi o komfort, oceniłem tutaj na 2, Wicia też na 2, tak, bo tak. Właśnie cienka, bardzo bolą kolana i szarpie, więc niestety, no ale jak za tą cenę, to i tak całkiem. Tutaj daj to. Dobra, i kolejna mata, bo że weźmiemy sobie te z Join Me, co? To tutaj. Mamy dwie maty z Join Me Pro. To jest wersja Pro, to jest wersja Pro Plus. Różnica jest taka, że ta jest cieńsza, ta jest grubsza. Tutaj mamy ile? 2,5 mm i cenę 400 zł bez grosza. Ja od razu powiem szczerze, co myślę o tym macie. Jeżeli chodzi o design, ładna, fajna, minimalistyczna. Naprawdę bardzo mi się podoba. Jest lekka. To jest najlżejsza z tych mat, chyba tych porządniejszych, najlżejszych. Jeżeli chodzi o przyczepność, na 10. Nic do zarzucenia, tak, naprawdę i bardzo nie, dobra jest przyczepność na 10 i ona nie szarpie na przykład tak jest, mocno. Nie jest tak dobra, jeżeli chodzi o gładkość, jak ta z Alo. Ta z Alo jest totalnie najprzyjemniejsza, natomiast jest dość blisko. Natomiast komfort tutaj oceniłem na 3. No ze względu na to, że bardzo naprawdę cienka jak cienka. Na podłodze. Dokładnie. Kolana bardzo krzyczały, bolały, nieprzyjemne. Jeżeli wam to nie przeszkadza, lubicie twardo, to śmiało. Albo chcecie ciągle sobie ten kocyk tam podkładać tak, pod kolana, tak, to jak najbardziej. Natomiast ale z ratunkiem ta przychodzi. Jest super i one w ogóle cenowo się chyba jakoś szalenie nie różnią, nie? Bo ta jest 100 złotych droższa. Tak. Dokładamy stówkę i mamy 2,5 mm więcej, czyli mamy łącznie 4,5 mm grubości. Ciągle pół milimetra mniej niż ta w Alo. Ta z Alo, ale jest już naprawdę spoko. Natomiast naprawdę bardzo, bardzo dobra mata. Tak, minimalistyczna. Tutaj komfort. Ty oceniłeś na 8, ja oceniłam na 7. Komfort tej maty. No z tego względu, przyczepność że... na 10, nic do zarzucenia. Tak, nic do zarzucenia. Na 10. No generalnie super, jeżeli chodzi o design, bo minimalistyczna. Dla mnie mogłoby być tych wzorków jeszcze mniej, ale przede wszystkim nie ma nic, co by rozpraszało, nie ma nie wiadomo czego. No więc to jest jedna z takich mat, które moim zdaniem zdecydowanie są warte swojej ceny. Jedna z takich mat, które kupujemy, wydajemy te pieniądze i mamy matę na naprawdę bardzo długo, być może nawet na całe życie. Natomiast też weźcie pod uwagę to, że poliuretan się ściera. Jeżeli praktykujecie bardzo dużo i regularnie, to z czasem tam pozostaną ślady, szczególnie w miejscach, w których kładziecie najczęściej dłonie. Na Kamila macie już to widać. Natomiast jeżeli praktykujecie bardziej rekreacyjnie, joga jest raczej uzupełnieniem waszej praktyki, to myślę, że posłużą naprawdę na długo. Tak, przy czym trzeba oddać tej macie, że była używana w różnych warunkach, w domu, na zewnątrz, w butach, w słońcu, więc nie miała łatwo. Natomiast i tak w porównaniu do Manduki Pro, gdzie Manduka Pro jest praktycznie nie do zajechania, no te maty jednak się zużywają. Tak, i mamy jeszcze jedną właśnie opcję od polskiej marki, też od Moon Holly, z tych mat poliuretanowych i ta mata ma
pół milimetra mniej, bo ona ma 4 mm, natomiast dla mnie ta mata zdecydowanie była na pozytywnym zaskoczeniem, bo te 4 mm praktycznie w ogóle się nie zginają. Ta mata jest taka mega, mega solidna i porządna, naprawdę jakość jej wykonania jest no 10 na 10 moim zdaniem. To jest, żeby wszystko było jasne, mata Pro Sticky Illuminations. I kosztuje 500 zł, czyli podobnie jak mata Pro Plus z Join Me. Także jak najbardziej, po raz kolejny mata, którą zdecydowanie warto kupić. Tutaj jeżeli chodzi o wzór, na pewno trochę bardziej intensywny, trochę bardziej krzykliwy. Ja osobiście wolę właśnie minimalistyczne wzory, ale jeżeli komuś odpowiada, to proszę bardzo, jak najbardziej. Natomiast właśnie, jeżeli mam porównać te dwie maty, bo są praktycznie w tej samej cenie, tamta ma 4,5 mm, ale moim zdaniem na tej było mi wygodniej i trochę bardziej komfortowo w kolana. Taki troszkę jakby przyjemniejszy ten materiał. Jest właśnie, mimo tego, że to jest 4 mm, jakoś wydaje mi się, że to się mniej spłaszcza pod ciężarem ciała i lepiej chroni kolano. Plus moim zdaniem ten materiał jest najbardziej zbliżony do tego materiału z Alo, jak nie taki sam. No może nie taki sam, ale jest naprawdę najgładsza z tych wszystkich mat poliuretanowych. No moim zdaniem jest, jeżeli miałabym wybierać między tą a tą, wybrałabym tą. Kamil pewnie wybrałby tamtą ze względu właśnie na ten wzór. Także to już kwestia indywidualna, co wolicie. Zdecydowanie. No więc w tej macie dla formalności przyczepność oczywiście na 10. Mhm. No i oboje komfort oceniliśmy na 8. Bardzo dobra mata. No i na koniec co? Została nam jeszcze taka, można powiedzieć, wyjątkowa mata, rodzynek, tak? Ponieważ jest to mata, która ma powłokę z juty. Czyli jeżeli lubicie ekologiczne rozwiązania, będzie jak najbardziej na plus. Ona też jest bardzo ciekawa pod względem wyglądu, bo jest jasna i jest taka trochę jakby boho, nie wiem, moim zdaniem jest bardzo ładna, wygląd jest mega, mega na plus. Na pewno bardzo minimalistyczna. Tak, tak, co jest właśnie, rzadko się zdarza, bo często właśnie jest nawalone tych wzorków różnych na tych matach. To mi się w tej macie spodobało. Natomiast tutaj od razu warto zaznaczyć, że ta juta ma bardzo jest bardzo specyficzna w dotyku. Oboje z Kamilem stwierdziliśmy, że raczej to jest na minus, więc jeżeli jesteście osobami wrażliwymi na dotyk, to raczej tą matę bym odradzała. Tak samo, jeżeli jesteście wrażliwi na zapach, no bo spod spodu mamy kauczuk, a jak już wiecie, kauczuk śmierdzi. Tak. To jest mata z Decathlonu, kosztuje 250 zł i ma 4 mm grubości, co nie jest dla mnie wystarczająco. Dlatego oceniłem komfort na 6. Zdecydowanie tutaj ja oceniłam komfort na 5, właśnie z tych wcześniej wspomnianych względów, ale tutaj te 4 mm się totalnie spłaszczają i to jak miałam porównać te 4 mm do tej maty, to jest w ogóle niebo a ziemia. Tutaj te 4 mm dają mało tej ochrony, natomiast jakaś tam ochrona jest, dlatego tutaj ode mnie 5, od Kamila 6. Jeżeli chodzi o przyczepność, dla mnie to było mega pozytywne zaskoczenie, bo ja tutaj dałam dyszkę przyczepności, no w ogóle się na niej nie ruszałam, praktycznie jak na tych matach właśnie z poliuretanu na górze. Natomiast dla mnie nie aż taka dobra, dlatego dałem 7. Taka jak z tą powłoką z poliuretanu to żadna nie będzie, ale naprawdę w porządku. Generalnie tą matę bym ocenił w taki sposób, że ciekawe rozwiązanie po środku, natomiast dupy nie urywa. Tego, w skrócie. Okej, to już wszystkie maty, jakie przygotowaliśmy na dzisiaj, jakie mieliśmy do oceny. I teraz tak, mam nadzieję, że po obejrzeniu tego nie macie jeszcze większego mętliku w głowie niż przed. Ale jeżeli, no to podsumujemy sobie to wszystko. I tak, to do jakich wniosków doszliśmy, to są jakby nasze wnioski, ale też pokrywają się z opiniami znajomych i osób, które ćwiczą jogę. Najbezpieczniejszym zakupem będzie właśnie ta mata. I to jest spory wydatek, no bo większość tych mat z poliuretanem na górze jest droga. W sensie niekoniecznie ta konkretna, tylko tak, chodzi o... Znaczy, zacząłbym po prostu od tego, że przede wszystkim, jeżeli wiecie, że będziecie praktykować jogę, to warto kupić dobrą matę do jogi. Tutaj kompletnie zmieniają się odczucia z praktyki, kiedy mamy dobrą, przede wszystkim przyczepną i komfortową matę. Więc warto wydać te 500 zł, około 600 na dobrą matę, tym bardziej, że posłuży nam albo na długie lata, albo nawet na całe życie. Następnie, kiedy ktoś pyta mnie, jaką matę polecasz, to nie rozwodząc się jakoś bardzo, poza tym filmikiem, najczęściej odpowiadam po prostu dobrą matę kauczukową z tą powłoką z poliuretanu. Po prostu, najprościej w świecie. To jest moja opinia. Tak, czyli ona będzie najbezpieczniejsza, bo nie znam nikogo na świecie, kto się na niej ślizga. Jeżeli ty się ślizgasz, napisz nam o tym, ale ja... Przykładowo z Join Me, przykładowo z Moon Holy, przykładowo z Alo, jak najbardziej. Wszystkie te maty są świetne. Delikatne różnice, dopasować do siebie, do swojego portfela i polecamy. Mata, która na pewno też jest warta polecenia, to jest mata z Manduki Pro.
to, co mówiliśmy wcześniej, na pewno zdecydowanie najwyższy komfort. Natomiast osoby, którym poczuł się dłonie i stopy, mogą się na niej ślizgać, więc tutaj... Mogą się zawieść, w sensie, że dużo kosztuje. Dużo kosztuje, a nie ma tego takiego efektu wow, który jest przy tych matach z poliuretanem. Dokładnie. Na pewno bardzo ciekawym zaskoczeniem była też ta mata z Decathlonu, która kosztuje ile? 8 dyszek, tak? Tak, 8 dyszek, także super cena, jak za to, co ona oferuje. Na sam początek bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Mhm. Jeżeli chcemy dołożyć trochę więcej, no to z Manduki Welcome. Również natomiast dla mnie bardzo, to jest bardzo blisko. Bardzo blisko, więc jakbym miała osobiście kupować dla siebie właśnie jakąś tańszą, kupiłam sobie to z Decathlonu. Natomiast ja mam takiego tipa dla Was. Jeżeli macie możliwość pochodzić sobie po różnych studiach jogi, to pochodźcie i tam potestujcie maty, bo w różnych studiach są różne maty. W jednym spróbujecie sobie mikrofibrę, w innym jakąś piankę, w jeszcze innym właśnie ten poliuretan i dzięki temu właśnie może zaobserwujecie, co Wam lepiej służy, a co mniej. I teraz fajnie, jakbyście Wy też się podzielili swoimi wrażeniami. Jeżeli macie już za sobą zakup pierwszej maty, to napiszcie nam o tym, czy ona się sprawdziła u Was, jaka to była mata, też jakie macie tendencje, czy na przykład pocą Wam się stopy, nogi, dłonie, cokolwiek, czy nie. Fajnie będzie, jeżeli ktoś, kto będzie stał przed zakupem maty, raz, że obejrzy sobie ten filmik, a dwa, że właśnie poczyta o Waszych doświadczeniach, o Waszych jakichś tam spostrzeżeniach, bo to tak naprawdę dzięki temu będzie mieć taką spójność i dzięki temu wymienimy się doświadczeniami. Mhm. Może macie jakieś w ogóle perełki, maty w fajnej cenie, które naprawdę super się sprawdzają. Też nam o tym napiszcie, znaczy nam, tak, no, tak naprawdę nam wszystkim i wymieniajmy się tymi spostrzeżeniami. To już wszystko od nas dzisiaj. Bardzo Wam dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie, żeby kliknąć lajka, jeżeli pomogliśmy tym filmem, zostawcie subskrypcję. No i mamy nadzieję, że widzimy się w następnych filmach już niedługo na macie albo poza nią. Do zobaczenia.